Siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmujemy się wymianą lusterka w Oplu Astra F. To jest rok produkcji, bodajże 2004. Zaczynamy od tego, że co należy zrobić, aby zdjąć lusterkę. Musimy zdjąć taką plastikową nakładkę, e, gdzie mamy zamontowany głośnik wysokotonowy, inaczej mówiąc Twitter. Nie trzeba tutaj odpinać wtyczki, nie ma takiej potrzeby. I tutaj znajdują się trzy spinki. Zobaczcie, jedna jest tutaj, druga jest tutaj i trzecia jest tutaj, na samej górze. Jedna mi została w, w tym plastiku, dwie zostały natomiast tutaj w drzwiach. Postaram się je wyciągnąć. One i tak już były złamane, bo tutaj widać, że one są nadłamane. Zobaczcie. Ale no postaramy się jakoś je uratować, może się uda. E, później musimy odkręcić oczywiście śrubki na kluczyk Torx, które znajdują się tutaj jedna e, i druga znajduje się tutaj Wybaczcie za jakoś nagrania, ale my mamy święta, wielka, Wielkanoc, tak? Wielkanoc. Wyjecie sobie spokojnie kiełbasę, ja naprawiam samochód. No to cóż, zaczynamy od tego, żeby zdemontować te dwie śruby. Odpinamy tutaj tą kostkę. Ona się odpina w bardzo prosty sposób, wystarczy tam nacisnąć odpowiednie pieski, zaraz Wam pokażę. No i wyciągamy lusterko. No i moi drodzy, jak teraz wyciągnąć wtyczkę z gniazda od lusterka? Zobaczcie, tu znajduje się taka plastikowa wypustka, zapadka, jak zwał tak zwał. I w samym gniazdzie Mieście, tam głęboko znajduje się otwór, w który ta zapadka wchodzi. W tym miejscu należy delikatnie podważyć śrubokrętem i to wypięć. Niestety, ktoś tutaj przede mną już był i zobaczcie, to zostało połamane przy demontażu lusterka. Na szczęście, lusterko mamy nowe, tak więc i gniazdo będzie nowe. Teraz bierzemy się za odkręcanie śrubek torksowych. Pod spinką jest jedna. No i oczywiście tutaj. U góry mamy kolejną. Jaki to kluczyk? Zaraz Wam powiem. No i co? Kluczyk jaki należy tutaj zastosować Torxik to jest T25. Tutaj zachodzi mały problem, ponieważ podkładka od śrubki zahacza się o krawędź otworu. Ale wystarczy lekko podnieść lusterkę i ona zejdzie. Mamy odkręcone już wszystkie śruby. Całe dwie. Przechodzimy teraz do demontażu lusterka. Mała popraweczka. Śruby są trzy. Nie zwróciłem uwagi. Tutaj jest jeszcze jedna, jak popatrzymy na konstrukcję lusterka, że ono zachodzi po prostu tak. To tutaj jest trzecia na ten sam kluczyk T25. I też dla mnie było to dziwne, że są tylko dwie, ale jednak są trzy. Tak więc tą trzecią też należy odkręcić. Teraz, jak zdemontować lusterko? Łapiemy sobie. I już mamy ściągnięte. Teraz zakładamy nowe. No i teraz, tak po czym poznać, że nasi byli już przy tym samochodzie. Ano, po takiej śrubie. Wykręcenie jej zajmuje, zajmuje dużo więcej czasu. Po drugie, ktoś się nie przyjrzał i zamiast gwiazdki użył imbusa, przez co bardzo ciężko było wykręcić tą śrubę, ale na szczęście się udało. No i tak, moi drodzy, kończąc tą wymianę lusterka, musiałem zastąpić oryginalne dwie śruby, które były tutaj i tutaj. No, na no, takie na śrubokręt, niestety. Mam nadzieję, że to widać. Eee, oryginalne były takie jak tam widać. No teraz nie widać, ale widzieliście wcześniej, że na gwiazdkę. No bo ktoś po prostu no wykręcając, wkręcając czy też wymieniając lusterko na nowe, użył e, zamiast gwiazdki imbusa. No i niestety te śruby musiały zostać zastąpione, aczkolwiek są w takich miejscach, no że ich nie będzie widać, tam pozostała jedna oryginalna śruba. Teraz zakładamy sobie plastik, tutaj jest takie wypełnienie gąbczaste, nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale to jest taka gąbeczka wygłuszeniowa i trzy spineczki mają być, na razie są dwie. W tamtym plastiku tutaj jest to ucho ułamane, no ale na to niestety nic nie poradzimy, ktoś nie potrafił zdjąć. No i już przykładamy to tak, trafiamy z spinkami w otwór, montujemy i mamy wszystko złożone. Teraz po czym poznać, że ktoś już wcześniej wymieniał lusterko? Zobaczcie, lusterko, które ściągnąłem, jest również nieoryginalne. Po czym to poznać, że tutaj to wypełnienie, ta gąbeczka jest cieńsza, a po drugie, w tym oto miejscu znajduje się zazwyczaj naklejka GM, oryginalna Opelka, a tutaj widać, że jest to zamiennik średniej zresztą jakości. Wymieniane to było z tego powodu, że zostało uderzone tutaj, odpadła nakładka dodatkowo w środku, cały ten wewnętrzny plastik się połamał. Co ważne, lusterko, jeśli zamawiacie, przychodzi niepolakierowane. To znaczy, ten element jest tylko w podkładzie i należy sobie samemu je polakierować. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ja tutaj zastosowałem oryginalną farbę po kodzie koloru do tego samochodu. Został tu starty ten oryginalny podkład który daje producent tego lusterka naniesiony akrylowy, zmatowiony e, naniesiona baza to jest chyba akryl z tego co pamiętam i na to nie kładłem bezbarwnego bo nie ma takiej potrzeby ale zbytnio od samochodu się nie różni ten błotnik był malowany cała zresztą ta strona chyba oprócz tylnych prawych nawisów podobnie z lewej strony, no ale jak się przyjrzymy to aż takiej dużej różnicy nie ma co do błotnika i co do drzwi. No maska jest, ma kolor oryginalny, natomiast no błotnik był malowany i wymieniany, ale patrząc co do botnika, no to nie ma zbytniej różnicy koloru. Także myślę, że jest to naprawa całkiem przeprowadzona na dobrym poziomie. Jeszcze mogę wam podać kod koloru tego lakieru. Ewentualnie to jest, już wam tłumaczę magmaret Proporcji mieszania 3 do 1 do 1, system dwukomponentowy z pojemnikiem do napełniania. Ja zastosowałem technologię dwukomponentową ze sprayu, ponieważ nie chciało mi się na tak mały element odpalać kompresora, mieć tego pistoletu. Łatwiej było po prostu właśnie sobie dobrać po kodzie koloru lakieru taki pojemniczek. To jest 100 ml akrylu, wygląda to dość dobrze. Uważam, że jak na moje, na moje zdolności. To wyszło tu naprawdę, naprawdę, całkiem dobrze. Jest lekka skórka pomarańczy, ale starałem się odżerować tą skórkę, e, tak jak jest oryginalna ta skórka przez fabrykę zrobiona. No i tak nie ma zbytnio różnicy. To tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.